Dlaczego Polka, a nie Polak? Bo takie słowo znalazłem, takie do mnie przyszło i wyczułem w nim moc i poszedłem za tym. Ale to jest właśnie ten pierwiastek żeński w muzyce waszej? Słowo Polka generuje w ogóle bardzo dużo takiej energii, mocy w sobie i każdemu może się skojarzyć różnie. Wszyscy wiemy, że to jest przecież czeski taniec, więc i można dostrzegać w tym jakąś analogię do tego, że chcemy przypomnieć o tym, że na przykład jazz był muzyką taneczną, co wielokrotnie próbowałem zrobić swoją muzyką. Jest w tym pierwiastek kobiecy, ale jest też taki uniwersalizm, który w ogóle wyczuwam w słowie Polka, że ono jakby w każdej szerokości geograficznej po prostu działa. A czym tłumaczysz to, że jazz w pewnym momencie właśnie tak odszedł od tańca? Bo to wy ewidentnie nawiązujecie do takiej energii wyzwalającej potrzebę tańca i to, jak stymulujesz ludzi i słowem, i muzyką, tym, co robicie, jakby przywracacie właśnie ten taniec. Podoba mi się słowo, które powiedziałeś przed chwilą, wyzwalać. Wydaje mi się, że ono jest nam potrzebne w dzisiejszym życiu. Czasami jesteśmy trochę za bardzo zarobieni. Za dużo mamy na głowie, za dużo obowiązków, za dużo myślimy, staramy się. Czasem powinniśmy się z tego wyzwolić, przypomnieć sobie o tym, co chcemy tak naprawdę w życiu robić, jakie są nasze marzenia i posłuchać się trochę intuicji, pójść za tym, co czujemy. Po prostu. Wydaje mi się, że to jest najlepsza recepta na zmienienie świata. Żebyśmy po prostu wszyscy robili to, co lubimy robić i wtedy będzie po prostu pięknie. To jest też to, co mówiłeś w czasie koncertu w Białymstoku, czyli że właśnie taka jest Polka, czyli maksimum wyzwalania wyobraźni, maksimum wariacji. No bo dla mnie w tym tytule właśnie jest to wariactwo. Znam, że tak powiem, Polkę od podszewki i wywołuje we mnie tak wiele pozytywnych, jakby artystycznych emocji. Więc chcemy to wyrazić. Kiedy zaczynamy grać ten temat, chwilę później chcemy pójść po prostu i opowiedzieć o dniu dzisiejszym. Nie o tym, co nagrywaliśmy na płycie, tylko o tym, co jest dziś w Białymstoku, po prostu. To jest na pewno ta energia, o której mówisz, wasza płyta Polka, ale to też jest odniesienie do bardzo wielu miejsc. Tytuły utworów to są poszczególne miasta. Gdybyśmy mogli parę słów o niektórych z tych miejsc. Bangkok to jest rzecz bardzo refleksyjna, melancholijna, taka wręcz wzruszająca, bym powiedział. Dziękuję. Utwór ten napisałem w klasztorze w Bangkoku rzeczywiście i ta melodia do mnie przyszła, kiedy po prostu tam siedziałem i medytowałem. Ale prawda jest taka, że w nim się zawiera bardzo dużo doświadczeń całego zespołu, które na przykład miały miejsce w Indiach. Te tytuły są tylko słowami kluczami, które są tylko taką pieczątką, a nie do końca jakby zamkniętym rozdziałem. Każdy z nas może zrozumieć, że Berlin, czy poczucie, jaki on jest, można po prostu mieć w wyobrażeniu, nie trzeba tam być. Podobnie z Parisem, czy z Romą. Roma jest po prostu opowieścią o romansie, o tym, że może nam się zdarzyć w życiu po prostu jakiś taki moment, w którym nam się wydaje, że jest lepsze życie tuż obok nas. I teraz, czy jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że ono istnieje, a może wcale nie, może to wyobrażenie jest lepsze, że ono jest i poczucie, że tak mogłoby być, niż próba sprawdzenia, że tak będzie. Nigdy nie wiadomo, znaczy, nasza muzyka jest takim sygnałem dla wyobraźni, taką trampoliną, a to wyobraźnia każdego ze słuchaczy jest mapą, która pokaże jakby co tak naprawdę i gdzie może nas zaprowadzić ta muzyka. Ale w każdym z tych miejsc byłeś oczywiście. Tak, byłem i w jakimś sensie akcent tytułowy, który postawiłem, należy się tym utworom po prostu. Wybrałem te tytuły z tego powodu, że najbardziej poczułem tam na przykład Berlin, choć nie jest tylko tam Berlin, bo w tym samym utworze jest i Kraków i kilka innych rzeczy, bo ten utwór na przykład po raz pierwszy zagraliśmy w Krakowie na żywo i sam miałem dylemat, jak go nazwać, ale jednak czułem, że on ma bardziej berlińskie flow i tak wybrałem. Taki był klucz na ten album, żeby nazwać po raz pierwszy być może tytuły bardzo prosto. Słuchając waszej płyty można wyłapać wiele cytatów i w przypadku na przykład Berlina to jest takie nieoczywiste, ale też jakoś sygnalizujecie nawiązanie do Brandbrauer Brick Ensemble. To dziękuję za to porównanie, bardzo lubię ich debiutancki album. Kolejne może już nie tak bardzo,
Ale to była bardzo odważna i bardzo taka inspirująca płyta. Szczerze mówiąc, zupełnie nie odnosiliśmy się do tego w momencie tworzenia tego utworu. Myśmy wtedy słuchali minimal techno u mnie w Gdańsku podczas sesji nagraniowych i... Co na przykład? No, już nie będę tutaj zdradzał tytułów, ale... No ale jest dużo, tak Villa Lobos na przykład, no choćby nawet. I byłem zafascynowany tym, jak można tak minimalistycznymi środkami zbudować tak wielkie napięcie. I w tym utworze po prostu chciałem to pokazać. W ogóle chyba cała płyta Polka, taki głównym mianownikiem tego albumu jest minimalizm. Jest chęć pokazania, że mniej czasami znaczy więcej. Na płycie też jest ważne miejsce dla ciebie, czyli Gdańsk i też utwór Punkt Gdańsk, czy też Punk Gdańsk. Kocham to miejsce, to jest mój dom. Przede wszystkim też kocham ludzi, którzy tam mieszkają, byli moją inspiracją, nie byłbym tym, kim jestem, gdyby nie oni. Moi nauczyciele w szkołach, moi nauczyciele instrumentów, ci, którzy uczyli mnie grać, moi przyjaciele, z którymi miałem okazję dorastać, uczyć się w scenie jazzowej i tak dalej. To wszystko ukształtowało mnie, też cała sytuacja polityczna, to, że to w Gdańsku jakby rodził się ruch polityczny, który tak naprawdę zwalił komunizm na kolana i wprowadził wolność. To wszystko się wyczuwało, wychowałem się w tych warunkach i cenię sobie do dziś bardzo mocno właśnie to poczucie. A propos tego patriotyzmu lokalnego, ze 3-4 lata temu wspomniałeś na koncercie w Białymstoku z Pink Floydami, że właśnie powstaje płyta, która będzie się odnosić do wielu miejsc. Jak rozumiem, to pewnie chodzi o tę płytę Polka. I też wspomniałeś, kto wie, może będzie odniesienie do Białegostoku. Moja rodzina pochodzi z Mazur. Wychowałem się niedaleko stąd i spędzałem tutaj bardzo dużo czasu. Bardzo dobrze rozumiem się z tutejszymi ludźmi. Mam wrażenie, że po prostu bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Że kultura tutaj jakby dociera dzisiaj i ma bardzo jakby dobry grunt. My się chcemy bardzo mocno, wiesz, jakby wszyscy zapoznawać, rozumieć się bardziej, poznawać. To jest bardzo inspirujące, po prostu. Zauważyłem, że zarówno w Pink Floydach, jak i w twoim kwintecie są odniesienia do zespołu Nirvana. Czy to dla ciebie właśnie ważny punkt odniesienia? Nirvana jest pięknym stanem, do którego wszyscy dążymy. Wszyscy chcą uniknąć cierpienia i osiągnąć szczęście. A też chodzi o zespół. Smells Like Teen Spirit i Heart Shaped Box. To ciekawe, że te dźwięki do mnie przychodzą totalnie spontanicznie. Nie zakładałem w ogóle, że na tej płycie zagramy jakikolwiek utwór Nirwany. To był zupełny przypadek na sesji. Asia zagrała parę dźwięków, ja dotknąłem kontrabasu. To zafunkcjonowało i za chwilę zaaranżowaliśmy ten utwór. Nagraliśmy dwa take'i. Później się okazało, że one są tak jakby zintegrowane z materiałem, który jest na płycie, że warto było to pokazać. Warto było pokazać ten spontan, że tak naprawdę zupełnie przez przypadek wszedł numer na płytę. Około 10 czy 12 utworów w ogóle nie znajduje się na tej płycie, które nagraliśmy, które były przygotowywane. Ten utwór powstał w trakcie sesji, zupełnie przez przypadek, ale miał tak wyraźny jakby akcent istnienia w, że no nie dało się tego pominąć. Nirvana to maksimum energii, zarówno w muzyce, ale też na koncertach, podobnie u was, to jest po prostu eksplozja. Z tym, że jeśli chodzi o Nirvana, to była to też energia destrukcyjna i często na przykład instrumenty były niszczone. Chyba nie zdecydujesz się jednak, żeby tak cisnąć swój kontrabas. Ach, jako mężczyzna mam w sobie dużo energii destrukcyjnej. Każdy z nas ją czuje i wie, że ona z nas istnieje. Jest to w jakimś stopniu nasz motor napędowy, ale i nasze przekleństwo. Dlatego zespół Wojtek Mazyski Quintet staram się budować na energii yin i yang, na połączeniu energii żeńskich i męskich w taki sposób, żeby tworzyć, a nie niszczyć. Żeby jakby coś działo się do przodu, żeby coś się wytwarzało, coś dobrego, coś co będzie nas inspirować. A Rage Against the Machine to też nawiązanie na waszej płycie i w oryginale pojawia się kwestia teraz robisz to, co ci mówią. I tutaj też nawet wasz perkusista śpiewał w czasie koncertu te kwestie. Potem, już czego nie śpiewał, w utworze pojawia się wątek, że tam chrzancie się, już nie będziemy robić tego, co nam mówicie. To też takie wyzwolenie właśnie? Zawsze mówię, że dla mnie robienie muzyki to jest wolność totalna i chciałbym się podzielić tą siłą, która w nas się wytwarza, kiedy gramy z ludźmi, bo nie robię tego tylko dla siebie, tylko robię to dla was.
trochę, zdzielę się tym, co mam najlepszego, tą odwagą, tą energią, która się gdzieś tam wytwarza, kiedy gramy. I chcemy się po prostu tym dzielić. Warto jest nie robić tego, co nam inni mówią. Konformizm jest niestety moim zdaniem czasami najbardziej destrukcyjną jakby rzeczą, jakiej doświadczamy. Jest takim powolnym lekarstwem do zniknięcia. Warto marzyć i robić to, co się chce. Więc udowadniamy to grając za każdym razem i robimy na scenie to, co nam się żywnie podoba. Po prostu raz śpiewamy, raz krzyczymy, raz gramy Rage Against the Machine, innym razem Sex Pistols, innym razem Nirvana.